Hej, z tej strony Izabela i Ewelina. Chciałyśmy Was zabrać w narciarską podróż. Słuchajcie, zapraszam Was do naszej krainy, sportu oraz i kuchni. 7 rano, oczywiście, jesteśmy zwarte i gotowe. A my już jesteśmy oczywiście na treningu, na nartach. Pierwsza część naszego dnia już jest zaliczona. Takie poranki jak dzisiaj, spędzone na biegówkach, dają nam mnóstwo pomysłów na to, jak będzie wyglądało nasze śniadanie, obiad oraz i kolacja. W ten sposób właśnie komponujemy sobie swój jadłospis. I bardzo często właśnie jak wracamy z treningu, to już w głowie rodzą nam się jakieś pomysły, a może by połączyć to z tym, a na co masz ochotę. Więc to właśnie sprawia, że aktywność fizyczna pobudza naszą wyobraźnię i... I nie zawsze wszystko jest fit, czasami też lubimy zgrzeszyć, na przykład tak jak po dzisiaj, po 2 godzinach spędzenia czasu na biegówkach. Myślę, że jakieś... fast foodowe danie na pewno nam siądzie. Z racji na to, że z siostrą jesteśmy bardzo dużo w rozjazdach, staramy się wspólnie spędzać każdą minutę, jeżeli tylko jesteśmy gdzieś blisko siebie, nie tylko i wyłącznie podczas uprawiania sportu, ale również i w kuchni, bo podobno mówią, że przez żołądek do serca. No i właśnie tak się składa, że kuchnia to jest najlepszy sposób na spędzanie wspólnie czasu, bo możemy wspólnie przygotowywać posiłki, a wiadomo, przy stole często rodzą się najlepsze pomysły i... mamy takie swoje prywatne rozmowy. Ja tak troszeczkę może teraz romantycznie. W kuchni rodzi się miłość, w kuchni powstają emocje, uczucia, doznania. Także my staramy się jak najwięcej czasu spędzać w czterech kątach. Tak, właśnie jak widać siostra dość jest fenomenalną kucharką, to także jej wyobraźnia i dyplomacja często mnie zaskakuje. Tak, ale melodramatów nie pisze. Także mamy nadzieję, że spotkamy się w programie już wkrótce i będziemy mogły Wam zademonstrować nasze wyobraźnie kulinarne. Pozdrawiam! Pa! W treningu oczywiście. Po zakończonym treningu herbatka rozgrzewająca własnej produkcji. Mam nadzieję, że w programie uda nam się ją powtórzyć, zademonstrować i dać do posmakowania naszym gościom, których bardzo już serdecznie zapraszamy. Proszę bardzo, trening bardzo dobrze wykonany, zrealizowany, rączka się nie trzęsie. Herbatka owocowa z wkładką, ale bez problemu.